Dzień dobry wszystkim. Nazywam się profesor Hal Sosabowski. Jestem prawnukiem generała Sosabowskiego oraz wnukiem doktora majora Sosabowskiego. Mam zaszczyt zaprezentować dzisiaj Państwu prezentację przedstawiającą historię życia mojego dziadka i pradziadka. Będziemy rozmawiać o ich wkładzie w historię polskiej wojskowości w odniesieniu do formacji pierwszej polskiej samodzielnej brygady spadochronowej. Pomówimy dzisiaj o wkładzie mojego dziadka w działalność polskiego podziemia oraz co działo się z nim zarówno podczas, jak i po wojnie. Kilka słów o mnie. Jestem profesorem na Uniwersytecie w Brighton w Anglii. Nie jestem żołnierzem i nigdy nie byłem, ale przez pewien czas byłem policjantem, więc odbyłem pewną służbę mundurową. Zanim zacznę wykład, muszę nadmienić wkład polskiego żołnierza, Dariusza Krakowiaka. Jakieś 12 czy 13 lat temu rozmawialiśmy o pomyśle przeprowadzenia takiego wykładu. On przyjechał do Wielkiej Brytanii i zebraliśmy razem materiał. Oczywiście dużo do niego dodałem, ale chciałbym, aby jego wkład był tu jasno zaznaczony. To jest moje drzewo genealogiczne, przedstawiające ostatnie cztery pokolenia. Major, który był synem generała, miał dwóch synów bliźniaków, Maćka i Stanisława, który zmarł około 7 lat temu. Mój ojciec ciągle żyje w Wielkiej Brytanii i teraz jesteśmy we dwóch. Mój kuzyn, dr Jeremy Sosabowski i ja sam, opowiadający o historii mojej rodziny. To jest bardzo ważne dla nas zdjęcie czterech pokoleń. Jak zapewne widzicie, po lewej stronie w niebieskim garniturze jest dr major Sosabowski, bohater Powstania Warszawskiego. Osoba w brązowym garniturze to generał Sosabowski, na krótko przed śmiercią. Ubrany w czarny garnitur jest mój ojciec, Maciej Sosabowski, a także w brązowym garniturze jest Stasinek Sosabowski. No i oczywiście w białym garniturze jestem ja. Oto plan naszego dzisiejszego spotkania. Wykład składa się z czterech części, po nich być może przejdziemy do pytań. Pierwsza część przedstawia szczegółowo historię powstania brygady, jak do tego doszło, w jaki sposób generał zorganizował brygadę z wojennych uchodźców. Potem zajmiemy się opisaniem tego, co się działo podczas operacji Market Garden, o wkładzie aliantów oraz o tym, co wydarzyło się potem. Później zajmiemy się dokładnie polskim udziałem w operacji Market Garden oraz biografią mojego dziadka i pradziadka. Porozmawiamy teraz o historii brygady, ale żeby to zrobić, muszę opowiedzieć o generale. Generał stał się mężczyzną już wtedy, gdy jeszcze był chłopcem. Miał 12 lat, kiedy zmarł jego ojciec. Dowodził oddziałem swojej rodziny. Matka pozwoliła mu zostać głową rodziny. Musiał również zarabiać pieniądze na utrzymanie swojego domu. Robił to, ucząc inne dzieci w szkole. Nigdy nie było go stać na podręczniki, dlatego w trakcie przerw pożyczał książki od innych uczniów i wtedy się uczył. Uczył się nawet w drodze do szkoły. Szedł powoli, by mógł czytać i nadrabiać lekcje, ponieważ po południu zarabiał, udzielając korepetycji i pomagając uczniom. Bardzo wcześnie objął rolę przywódczą w swojej rodzinie. Pomógł matce w przeprowadzce do tańszego domu w Stanisławowie. Nie mogę wam dużo opowiedzieć o tych zdjęciach, ponieważ są dość stare. Jest pewien młody brytyjski pisarz o imieniu Michael Russell, który pisze książkę o historii generała. Mam nadzieję, że będę mógł opowiedzieć o tym więcej, kiedy książka zostanie opublikowana. Bardzo lubił się uczyć, był wyjątkowo inteligentny. W 1910 roku zdał maturę i zaczął myśleć o dołączeniu do jakiegoś rodzaju służb mundurowych, więc dołączył do wczesnych skautów. Zaczął angażować się i obejmować role przywódcze tak szybko, jak to było możliwe.
Tutaj mamy zdjęcie wczesnych skautów, gdzie nauczył się niektórych roli przywódcy oraz gdzie zaangażował się w służbę mundurową. Tutaj więcej zdjęć wczesnych skautów. Bardzo dobrze się tam czuł. Tak naprawdę była to jedyna przyjemna rzecz, jakiej doświadczył, ponieważ zanim dołączył do wczesnych skautów i kiedy się nie uczył w szkole, musiał pracować, by zapewnić byt swojej rodzinie. Kiedy w 1939 roku poszedł do wojska, miał już doświadczenie w służbie w armii austriackiej, na czym nie będziemy się zbytnio skupiać. Dowodził pułkiem piechoty Dzieci Warszawy. Później pokażę wam kilka zdjęć przedstawiających go jako młodego żołnierza. Potem nadszedł wielki kryzys, nazistowska inwazja na Polskę. Wtedy zarówno major, jak i generał brali udział w jej odpieraniu. W Warszawie toczyły się walki. Generał dowodził oddziałem broniącym jej przed niemieckim atakiem. Potem on i jego syn poszli różnymi drogami. Syn został w Warszawie, żeby działać w podziemiu, którego celem było wyszkolenie żołnierzy, by byli zdolni w przyszłości odbić Warszawę. Generał uważał, że lepiej będzie, jeśli przedostanie się na południe i weźmie udział w formowaniu wojska, które potem wróci i wyzwoli Warszawę. W 1940 roku wypłynął statek Abderpool, na którego pokładzie znajdowało się bardzo wielu Polaków, głównie żołnierzy 4. Dywizji Piechoty. Zostali ewakuowani do Wielkiej Brytanii. Dało się odczuć, że zostaną wykorzystani do walki z Niemcami. Nie wiem, czy ktokolwiek wiedział na tym etapie, w jaki sposób będą oni walczyć. Już wtedy mój pradziadek myślał o tym, jak i on mógłby się włączyć. Tutaj mamy zdjęcie statku Abderpool oraz żołnierzy. Zostali przeniesieni do Szkocji. Znajdowało się tam bardzo wielu polskich żołnierzy. Wielu było bardzo dobrze wykwalifikowanych. Na początku generałowi Maczkowi i generałowi Paszkiewiczowi dano wybór, jak rozdysponować żołnierzy i dopiero kiedy to zrobili, reszta została dla generała Sosabowskiego. Pracował więc z różnymi żołnierzami, ale dawał z siebie wszystko. Powstały Brygada Pancerna oraz Brygady Piechoty, a pozostali trafili do Sosabowskiego. Zostali nazwani Kanadyjską Brygadą Strzelców, ponieważ uważano, że później dołączy do nich wielu Kanadyjczyków, do czego nigdy nie doszło, więc nazwę brygady później zmieniono. Ich pierwszym zadaniem była obrona wybrzeży Szkocji przed potencjalnym lądowaniem wojsk wroga. Pomimo, że byli całkowicie obcymi ludźmi, zostali dobrze przyjęci przez Szkotów. Niedawno odsłonięto w Szkocji nowy pomnik upamiętniający brygadę i generała Sosabowskiego. Przybyło wielu polskich żołnierzy, weteranów, którzy po wojnie zostali w Szkocji, bo poznali tam na przykład swoje żony i założyli tam rodziny. Do dzisiaj relacje polsko-szkockie są bardzo ważne. W 1940 roku Kanadyjska Brygada Strzelców została nazwana 4. Brygadą Kadrową Strzelców, gdyż stało się jasne, że do brygady nie dołączą Kanadyjczycy. Sosabowski musiał znaleźć ochotników do pracy w podziemiu. W Forcie William rozpoczęto szkolenie tzw. cichociemnych, którzy mieli przedostać się do Warszawy. Wydaje mi się, że to właśnie w tym momencie zaczęto poważnie rozważać pomysł stworzenia wojsk spadochronowych. Sosabowski zdał sobie sprawę, że żeby pokonać i zaskoczyć wroga, nie może użyć regularnych oddziałów, bo nie daje to szansy na zaskoczenie przeciwnika, jak jest w przypadku spadochroniarzy. Symbol brygady Gapa pokazuje właśnie tę koncepcję zaskoczenia ataku na ofiarę, zanim wróg zda sobie sprawę z tego, co się wydarzyło. Surprising them before they realized what was happening.
Mój pradziadek zaczął wtedy organizować kursy spadochronowe w Ringway. To był czas innowacji. Pomimo, że Polacy nie mieli dużo, dawali z siebie wszystko, korzystając z tego, co mieli. W brygadzie służyło dwóch pilotów, Gębołyś i Górecki, którzy byli inżynierami. Pomogli zaprojektować i zbudować pierwszą wieżę do skoków spadochronowych, o której jeszcze sobie powiemy. Ale właśnie o to chodziło. Pozwolić spadochroniarzowi poczuć efekt skoku ze spadochronem, bez konieczności zrzucania go z samolotu. Przeprowadzono kursy spadochronowe, skonstruowano wieżę do skoków spadochronowych, co jak zobaczymy, wpłynęło nie tylko na Polaków, ale również na aliantów. Tutaj mamy ładne zdjęcie przedstawiające generała uśmiechającego się, co nie zdarzało mu się często. Tutaj udało się to uchwycić. Brygada była rozlokowana w różnych miejscach. I głównym zadaniem była ochrona półwyspu Fife. Podczas wykonywania tych czynności również trenowali skoki spadochronowe oraz uczyli się, jak być żołnierzami, ponieważ spadochroniarstwo to tylko pierwszy krok. Trzeba nauczyć się walczyć, gdy już się wyląduje. A gdy ktoś był już dobrze wyposażonym i efektywnym żołnierzem, musiał także nauczyć się skakać ze spadochronem. Tutaj mamy różne zdjęcia, nie mogę o nich wiele powiedzieć. Zostały wykonane w Leuven w 1942 roku, ale doskonale widać na nich kształcącą się siłę bojową, brygadę wyszkolonych żołnierzy mających jedność ducha i dumę z tego, co robią. Co więcej, każdy z tych żołnierzy chciał wrócić do kraju i wyzwolić Warszawę. Tutaj widzimy coś, co nazwano małpim gajem. Później więcej o tym powiem. Jako że Polacy byli bardzo słabo wyposażeni, musieli wybudować sobie sprzęt do ćwiczeń. To właśnie robili. Konstruowali swój sprzęt z drewna i odpadów, żeby tylko móc ćwiczyć i trenować się w spadochroniarstwie. Mimo że mieli ogromne braki w wyposażeniu, można powiedzieć, że Polacy dostawali to, czego Brytyjczycy nie chcieli. Generał Browning wysyłał im stare wyposażenie i materiały, z których nie było żadnego pożytku. Dbano o podtrzymanie dumy. Tutaj widzimy na przykład paradę wojskową w Szkocji. Tutaj po lewej stronie widzimy generała w jego mundurze paradnym. Oczywiście żołnierze musieli nauczyć się wielu umiejętności. Duży wkład wnieśli norwescy trenerzy, którzy nauczyli żołnierzy jazdy na nartach. To tylko jeden aspekt tego treningu wielozadaniowego. Brali też w tym udział polscy żołnierze z Tatr, którzy uczyli wspinaczki w szkockich górach. Byli to więc spadochroniarze, którzy umieli walczyć, jeździć na nartach, wspinać się w górach, a także, jak później zobaczymy, potrafili przeżyć w bardzo ciężkich warunkach. Widzimy tutaj żołnierzy uczestniczących w kursie survivalowym. Uczyli się polować, łapać króliki, ptaki, łowić ryby, czyli jak przeżyć bez dostaw zaopatrzenia. Po prawej stronie widzimy dwóch żołnierzy, z których jeden z nich, jak mi się wydaje, zginął podczas operacji Market Garden, a drugi zginął w wypadku lotniczym, o czym później jeszcze opowiem. Tutaj mamy Largo House, ono wciąż istnieje, byłem tam parę lat temu, niestety nie jest w najlepszym stanie. Powtórzę, kurs spadochronowy polegał także na budowaniu wyposażenia i modeli do wykonywania skoków spadochronowych. Żołnierze ćwiczyli w ten sposób, ponieważ nie mieli samolotów, mieli za to kilka spadochronów, trochę drewna i wykorzystywali to, co mieli. Tu mamy skonstruowaną przez polskich inżynierów wieżę do skoków spadochronowych. Pierwszą w swoim rodzaju. Umożliwiała spadochroniarzowi wykonanie pełnego skoku z około 16 metrów bez oscylacji. W ten bardzo realistyczny sposób można było nauczyć się spadochroniarstwa bez potrzeby wykonywania skoków z samolotu.
without actually having to parachute. Bardzo lubię to zdjęcie. Widać na nim prawdziwą dumę na twarzy tych żołnierzy. Jest to zdjęcie z Largo House. W tle widać flagę Polski i Wielkiej Brytanii. Ale proszę spojrzeć na ich twarze. Są dumni z tego, że są polskimi żołnierzami. Są dumni z tego, że zostaną zrzuceni na spadochronach do Warszawy, by wyzwolić ją z opresji. Oczywiście miejsce miały różne inspekcje wojskowych dygnitarzy. Nie znam tych ludzi, ale widzimy tutaj jedną z wielu inspekcji i wizytacji, jakie Polacy przyjmowali, ponieważ byli powszechnie znani jako ogromna siła oraz niezwykle cenna część planu wyzwolenia Europy jako całości, a szczególnie Polski. Widzimy tutaj ćwiczących chłopców, myślę, że w środku stoi oficer, widzimy, że są bardzo dumni ze swoich mundurów. Tutaj mamy naprawdę wspaniałe zdjęcie uśmiechającego się generała. Nie wydaje mi się, żeby wiedział, że robią mu zdjęcie, ale proszę spojrzeć na jego twarz. To jest prawdziwy uśmiech, a nie żaden udawany. Jest dumny ze swoich ludzi. Na tym zdjęciu są chyba akurat Francuzi, ale generał jest dumny z tego, że Polacy szkolą również innych Europejczyków. Bo właśnie żołnierze z państw europejskich przychodzili do Polaków, by uczyć się umiejętności spadochroniarskich. Szkolono też oficerów wolnej Francji. Widzimy ich tutaj w trakcie inspekcji. I proszę spójrzcie na twarz generała. Ona mówi wszystko. Inspekcja żołnierzy wolnej Francji. Są to niewątpliwie oficerowie. Generał wręcza im odznakę spadochronową. Więcej zdjęć improwizacji. Wieszano linę na drzewie i zjeżdżano po niej na ziemię, by naśladować lądowanie spadochroniarza. Tutaj mamy bardzo ładne zdjęcie, udało się ustalić tożsamość tego spadochroniarza. Jest to kapral Jankowski. Wygląda na to, że był bardzo dumny i szczęśliwy, że może trenować i uczyć się, by w przyszłości wziąć udział w wyzwalaniu Warszawy. Tutaj mamy widok ze szczytu wieży spadochronowej. Nie wydaje mi się, bym był w stanie z niej skoczyć. Sprawa kursu spadochronowego w Rhineway jest skomplikowana. Ci żołnierze mieli z jednej strony łatwiej, a z drugiej trudniej. Łatwiej, bo sami zrobili sobie sprzęt z drewna, tutaj na przykład stół z otworami, który miał symulować podłogę w bombowcu Whiteley. Na nim żołnierze ćwiczyli. Uczyli się, jak wyskakiwać z otworu, nie uderzając się w głowę. Nie zostałeś uznany za wyszkolonego spadochroniarza, jeśli nie uderzyłeś szczęką w ten drewniany podest. Nazywano to uderzeniem w dzwon. Kiedy uderzyłeś w dzwon, mogłeś zostać wykwalifikowanym spadochroniarzem. Tych dwóch inżynierów było autorami szkoleń i związanych z nimi innowacji. Chcieli, by cała ich wiedza została użyta dla dobra brygady. Mnóstwo nowych innowacji. Opowiem o tak zwanej polskiej metodzie lądowania spadochronowego. Tutaj mamy trochę liczb. 244 Francuzów, 168 Norwegów, 4 Holendrów, 69 Brytyjczyków wyszkolonych spadochroniarzy. Brytyjczycy mogli ćwiczyć w powietrzu, ale i tak wysyłali żołnierzy na treningi do Polaków. Tu komandor Maurice Newnham, żołnierz Królewskich Sił Powietrznych, tu otrzymuje swoją odznakę. Badano różne metody skoków spadochronowych i wybrano nową, tak zwaną polską metodę, według której żołnierz zmieniał kurs i prędkość lądowania za pomocą taśm spadochronowych. Była to metoda kompletnie odmienna od brytyjskiej, według której spadochroniarz musiał po prostu liczyć na szczęście, oraz od niemieckiej z jedną taśmą łączącą i lądowaniem na czworakach. Polska metoda była inna, żołnierz ciągnął taśmy pojedynczo, lądując tyłem do prądu powietrza, będąc gotowym do walki. Po lewej stronie mamy zdjęcia z balonu do skoków spadochronowych. Balony były kolejnym krokiem w szkoleniu spadochroniarskim.
umożliwiały wykonywanie skoków spadochronowych z wysokości praktycznie bez strumienia powietrza oraz sprawiały, że pierwszy skok był łatwiejszy, ponieważ w samolotach mamy do czynienia z dużym strumieniem powietrza. Po prawej stronie tego zdjęcia widzimy bombowiec Whitley, który słynął z niskiej prędkości. Nie był więc idealnym samolotem do wykonywania zrzutu spadochronowego, ponieważ gdyby Niemcy zobaczyli nadlatujące bombowce Whitley, mieliby czas, by coś wypić, zapalić lub coś zjeść i dopiero po tym rozpocząć ostrzał przeciwlotniczy. Brytyjczycy dali Polakom te bombowce, bo po prostu sami ich nie chcieli. To jest adiutant generała Sosabowskiego, Jerzy Dyrda, który mu pomagał. A tutaj mamy nagranie z tego czasu. Niemcy hitlerowskie się załamały, to wtedy generał Sikorski mógłby się dostać w ciągu 6 godzin do Polski. Ale zanim jakieś wojsko jego, jakaś dywizja przeszła do kraju, to wtedy trwałoby to na pewno 6 tygodni. Zapadło moje postanowienie. Pójdziemy do kraju jako kadra pierwszej polskiej brygady spadochronowej. Sprzymierzeni dostarczą nam broni i zaopatrzenia materiałowego. Brygada i kraj najkrótszą drogą to nasze przeznaczenie. Jakim materiałem ludzkim rozporządzałem? 80% oficerów wszystkich rodzajów broni i służb. Rozpiętość wieku od lat 20 do 50. Stopnie od podporucznika do pułkownika. A wytrzymałość fizyczna? Trudno było wymagać na przykład od pułkowników, którzy byli już po 40, aby ich stan fizyczny odpowiadał warunkom skoku ze spadochronem. Oczywiście mieliśmy sporą ilość wysportowanych oficerów i podchorążych. Trzeba było zorganizować w brygadzie specjalny ośrodek wstępnego szkolenia spadochronowego, który nosił później nazwę Małpiego Gaju. Zainstalowany sprzęt sportowy, jak równoważnie kozły, liny do wspinania oraz cały zespół rozmaitych przyrządów i urządzeń do pokonywania przeszkód w terenie, skonstruowaliśmy sami. Na drzewach w parku porozwieszano różne rodzaje trapezów. W stajni nasi oficerowie saperzy wykonali w suficie otwór imitujący dziurę wyskokową z samolotu. Z tego otworu na rozsypany na podłodze piasek trzeba było skakać z pozycji siedzącej, tak jak przepisowo skacze się z samolotu. Później powstała polska sekcja wyszkolenia spadochronowego w brytyjskim ośrodku w Ringway, przez którą w latach 1941-45 przeszło ponad 5000 żołnierzy polskich i alianckich. We wrześniu 1941 roku odbyły się ćwiczenia. Spadochroniarze lądowali bez wypadku i wykonali swoje zadanie bojowe. Zarówno generał Sikorski, jak i jego otoczenie polskie i brytyjskie byli zadowoleni z wyników ćwiczeń. Generał wręczył osobiście zebranym skoczkom znaki spadochronowe. Widzieliśmy właśnie bombowiec Whitley, bardzo interesujący, oraz wieżę spadochronową, która umożliwiała żołnierzom wykonanie realistycznego skoku z niewielkiej wysokości. Najważniejsze były treningi. Jak mawiał generał, nuda jest największym wrogiem żołnierza. Musi ciągle trenować. Wydaje mi się, że na tym zdjęciu jest właśnie generał. Myślę, że brał udział w treningach. Nigdy nie kazał żołnierzom robić czegoś, czego sam by nie zrobił. Zwróciłem uwagę na to, że większość tych żołnierzy jest bardzo wychudzona. Nie wydaje mi się, żeby dostawali dużo jedzenia. Musieli poradzić sobie, mając naprawdę niewiele. Szkolenie było kontynuowane. Generał Sikorski odbył wizytę w 1941 roku. Żołnierze uczyli się, jak być jeszcze lepszymi żołnierzami, spadochroniarzami oraz jak być dumnym z tego, co robią. Powoli zaczęli stawać się siłą bojową. Tutaj mamy zdjęcia z Kincraig. Tam zawsze obecny był również generał. Nigdy nie oddalał się od swoich żołnierzy, zawsze był z nich dumny, przekonał generała Sikorskiego do zainwestowania w pierwszą polską brygadę spadochronową. Była to nowa nazwa brygady. Oraz starał się, by wzięła ona udział w wyzwoleniu Warszawy, jak najszybciej się dało. Teraz pokażę kolejne wideo przedstawiające powstanie konceptu tzw. gapy, orła rzucającego się z nieba na wroga, zanim on zdąży się zorientować, co się dzieje. Teraz obejrzymy to wideo. ...którego polska brygada spadochronowa jest w wyłącznej dyspozycji polskiego naczelnego wodza z przeznaczeniem do operacji w Polsce.
Jednak wobec zmienionej sytuacji i konieczności zmobilizowania wszystkich sił będących w dyspozycji dla operacji na zachodzie oraz faktu, że polska brygada spadochronowa ma bojowo doskonałych żołnierzy, pisał generał Grasse, szef sztabu imperialnego, ma nadzieję, że brygada zostanie oddana do dyspozycji Naczelnego Dowództwa Wojsk Sprzymierzonych dla operacji na froncie zachodnim. Walka o krajowe przeznaczenie brygady została zakończona naszą przegraną. Do kraju nie polecieliśmy. Nie miałem wątpliwości, że nastaną dla mnie dni trudne. Moje stosunki z generałem Browningiem, który był teraz moim bezpośrednim przełożonym, popsuły się wyraźnie, gdyż uważał on, że moja osoba była głównym źródłem trudności w przekazaniu brygady pod dowództwo brytyjskie. Właśnie wtedy, gdy rozgrywała się zacięta walka z generałem Browningiem co do terminu gotowości bojowej brygady, w kraju nastąpiły wypadki, których konsekwencją była depesza dowódcy Armii Krajowej, generała Bora, do naczelnego wodza z dnia 25 lipca 1944 roku tej treści. Jesteśmy gotowi w każdej chwili do walki o Warszawę. Przybycie do tej walki brygady spadochronowej będzie miało olbrzymie znaczenie polityczne i taktyczne. Moment rozpoczęcia walki zamelduje. W chwili, gdy nadeszła depesza, byliśmy już od 6 tygodni pod dowództwem brytyjskim w gotowości do walk na kontynencie. Teraz wyglądają na prawdziwych żołnierzy. To prawdziwa siła bojowa. Odwiedzają ich ważni przedstawiciele wojskowi. Są traktowani bardzo poważnie. Gapa została zaprojektowana przez sierżanta Walentynowicza. Po lewej stronie widzimy standardową gapę, po prawej wersję Armii Krajowej z jej symbolem. Widzimy tu też generała Sosabowskiego. Wtedy był właściwie pułkownikiem, ale dla mnie zawsze będzie generałem Sosabowskim. Zawsze powtarzał, że nuda jest największym wrogiem żołnierza. Chłopców trzeba cały czas szkolić i utrzymywać wysokie morale. Dlatego brygada stale brała udział w zajęciach i ćwiczeniach. Po pewnym czasie do brygady dołączyli nowi rekruci, którzy dotarli tam z Rosji, przez Persję, Palestynę i Egipt. Był to również czas, kiedy odkryto, że w Lesie Katyńskim Rosjanie dokonali straszliwej zbrodni na polskich oficerach i żołnierzach. W tym czasie następował podział brygady na pułki, kompanie i bataliony. Sformowano dwa bataliony spadochronowe. W 1943 roku sformowano trzeci batalion, który był podzielony na poszczególne sekcje – sygnalistów, artylerię, medyków. Przez cały ten czas główny cel był jeden – wyzwolenie Polski. Jeszcze raz widzimy wizytę generała Andersa w 1942 roku, gratulującego żołnierzom. Na tym zdjęciu jest artyleria w tym samym roku przygotowana do akcji. Sami widzicie, w tak krótkim czasie ze zbieraniny chłopców, mężczyzn i byłych żołnierzy stali się efektywną, praktycznie gotową do walki armią. Więcej parad, ta tutaj w Leuven. Wydaje mi się, że około 5 lat temu odsłonięto tam pomnik poświęcony brygadzie i mojemu pradziadkowi. Był to również czas, kiedy odbywały się ćwiczenia z brytyjską pierwszą dywizją powietrzno-desantową. Polacy i Brytyjczycy ćwiczyli wtedy razem. Na tym niezwykłym zdjęciu w lewym górnym rogu widzimy generała noszącego okulary, czego nie lubił. Widzimy go razem z adiutantem Jerzym Dyrdą. W 1943 roku generał Browning zaprezentował nowe barwy brygady. Później opowiem o tym trochę więcej. Prawdę mówiąc, nie wiem, co powiedzieć o generale Browningu. Po prostu nie był przyjacielem Polaków, jak później zobaczymy. Ze wszystkich zdrad, jakich doświadczyli Polacy, najgorsze popełnił właśnie on.
Potem opowiem o tym więcej. Ale w tym czasie tylko on mógł przekazać Polakom materiały i zasoby, więc generał Sosabowski musiał dbać o tę relację i był wdzięczny za wszystko, co otrzymał. To zdjęcie mówi nam wszystko. Spójrzcie na dystans pomiędzy nimi oraz na ich twarze. Być może szanowali się nawzajem, ale na pewno się nie lubili. Oto mundury zarówno oficerów, jak i zwykłych żołnierzy. Był to bardzo elegancko wyglądający mundur. Żołnierze wyglądali w nich bardzo profesjonalnie. W 1944 roku były już 3 bataliony spadochronowe, 1 batalion artylerii, sygnaliści, medycy, inżynierowie i oddziały zaopatrzeniowe. Łącznie ponad 2000 żołnierzy. Stanowili już poważną, chętną i gotową do walki w Warszawie siłę. To byli ludzie charakteru. Richard Tice był Amerykaninem, usłyszał o brygadzie i zaciągnął się do niej. Podobało mu się to, co robią i też chciał to robić. Został podporucznikiem. Widzimy go tutaj podczas komisji. Miał przydomek cowboy, ponieważ był Amerykaninem. Są pewne niezgodności co do tego, czy to rzeczywiście on jest na zdjęciu, ale nie będziemy się nad tym zastanawiać. Tak naprawdę nie ma to dużego znaczenia. Był tak bardzo zainspirowany Polakami tym, co robią, że do nich dołączył, mimo że sam nie był Polakiem. Oto zdjęcie niektórych wizytujących Attlee, Montgomery i Browning. W 1943 roku zginął generał Sikorski. Brygada wzięła udział w paradzie na cześć jego pamięci. W tym samym roku mój pradziadek został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Tak oto w 1943 roku byli już gotowi. Byli wyszkolonymi spadochroniarzami, mieli dobre wyposażenie, na przykład motoskutery, dzięki którym nawet kiedy zostali zrzuceni daleko od celu, mogli bardzo szybko przemieścić się do walki na skuterach, które były zrzucane razem z nimi. W 1944 roku w Kupar brygadzie został zaprezentowany sztandar, a pułkownik Sosabowski został awansowany do rangi generała. Sztandar został wykonany przez kobiety z Warszawy z szaty kardynała Dunajewskiego i przetransportowany do Wielkiej Brytanii przez 3 cichociemnych. To było niezwykle ważne, że kapitan Kalankiewicz przywiózł brygadzie ten sztandar, ponieważ został on wykonany przez warszawianki z szaty kardynała. W Kupar w 1944 roku brygadę wizytował prezydent. Odbyło się wtedy wiele parad. Tu widzimy wizytę w forcie Benning oraz mobilizację w Stamford w 1944 roku. Odbywały się tam szkolenia operacyjne przygotowujące do czynnej służby. Oczywiście żołnierze byli cały czas pewni, że wezmą udział w wyzwoleniu Warszawy. Tutaj widzimy schemat organizacyjny brygady. Widzicie, że jest to prawdziwa brygada. To nie jest żadna zbieranina żołnierzy. Są odpowiednio wyszkoleni, mają odpowiednie dowództwo i są prawdziwą siłą bojową. W Stamford zostają przyporządkowani do 1. Korpusu Powietrzno-Desantowego na ostatnie ćwiczenia przed transportem do Warszawy. W tym czasie 2 samoloty Dakota rozbiły się, w wyniku czego zginęło 26 Polaków oraz 8 Amerykanów. Nazywamy to tragedią w Tinwell. Brygada dołączyła do operacji Market Garden 5 dnia, czemu przyjrzymy się później. Będziemy kontynuować historię o czasie po wojnie, kiedy brygadę przydzielono do armii Renu oraz jej rozwiązaniu w 1947 roku. Prowadzi nas to do momentu, w którym pamiętamy o brygadzie. Jest to koniec części pierwszej. W części drugiej przyjrzymy się operacji Market Garden, temu jak przebiegała, oraz pomówimy o kilku wnioskach. Do zobaczenia wkrótce, a teraz czas na przerwę.